Witamy wszystkich na naszym kanale. Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiej relacji z naszego pierwszego biwaku na dziko nad rzeką Liwiec, połączoną ze zwiedzaniem najciekawszych atrakcji w okolicy. Rzeka Liwiec płynie przez około 140 km na terytorium województwa mazowieckiego, wypływając ze źródła na wschodzie tuż przy granicy z województwem lubelskim, płynie na zachód m.in. przez takie miejscowości jak Chodów, Grodzisk, Liw, Węgrów, Łochów, Urle czy Kamieńczyk, gdzie rzeka wpada do Bugu. Rzeka ta cechuje się głównie meandrującym przebiegiem koryta. Jest dosyć wąska i płytka, mając w wielu miejscach około 10 metrów szerokości. Oto nasze punkty na trasie. Wydmy Lucynowsko-Mostowskie, Loretto, plaża w Urlach, folwark Łochów, most linowy koło wsi Bednarze, Pałac Radziwiłłów i Kościół tuż obok w Starej Wsi, Węgrów, Zamek w Liwie, Sowia Góra. Wydmy to krótki spacer po sypkich piaskach porośniętych wrzosami i luźno rozsianymi brzozami i krzewami. W Loretto, w niedużej wsi mianowanej tak w zeszłym stuleciu na wzór włoskiego pierwowzoru, jest kompleks religijny z sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, klasztor Loretanek, dom starców, miejsce na rekolekcje czy kolonie. Przyjeżdżając tutaj znaleźliśmy się pośród głośno bawiących się zabawy na dworzu dzieci, szczerze i oddanie modlących się sióstr zakonnych i codziennych turystów, którzy podobnie do nas odkrywali ten ważny dla katolików skrawek na mapie Polski. Po północnej stronie rzeki zaparkowaliśmy na terenie folwarku Łochów. Jest to świetne miejsce na zorganizowanie konferencji, czy po prostu zostanie na noc. Mamy tu różnorodną bazę noclegową, pałac, drewniany kościółek, mosty, wysepkę z posągami polskich osobistości, czy nawet warsztaty dedykowane drewnu czy ceramice. Idąc dalej, staraliśmy się znaleźć jak najbardziej naturalny punkt nad wodą rzeki Łyna. W końcu trafiliśmy na plażę w Urlach, gdzie samotność na pewno nam nie groziła, ale i też słońca nie brakowało podczas wylegiwania się na dość czystym piasku. Dalej na wschód rzeki, oddalając się od ujścia Łyny, posiedzieliśmy nad linowym i drewnianym mostem przewiązanym nad obydwoma brzegami. Tutaj naturalny klimat tego miejsca zdecydowanie dało się poczuć, na przykład dzięki czystej i łagodnie płynącej wodzie, zielonym otoczeniu, czy nawet poprzez liczne ważki siedzące na przejściu. Miejsce pod namiot znaleźliśmy również z dala od zgiełku ludzi, nieopodal małej wsi Rowiska. Tutaj po drugiej stronie piaszczystego odsypu, na wysokiej na około 1 czy 2 skarpie, było do tego idealne miejsce. Znaleźliśmy je po około 20-minutowej przejażdżce drogą polną na północ od wsi, a dzięki pracy właściciela łąki mogliśmy się cieszyć świeżo skoszonym zapachem traw i podziwiać bociana na krótko przystrzyżonej trawie. Łyna obok naszego biwaku przepięknie meandrowała, a dolina widziana z góry, zwłaszcza podczas światła zachodzącego słońca, tworzyła niezapomniany krajobraz. Stara wieś, około 12 km dalej na wschód, ma dwie ciekawe budowle – Pałac Radziwiłłów oraz Kościół Świętego Michała. Pałac pochodzi z XVI wieku, jego architektura ma neogotycki charakter i kiedyś należał do ważnego rodu magnackiego z Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale teraz jest to własność Narodowego Banku Polskiego i nie możemy niestety wejść do środka. Położony obok kościół wygląda interesująco, ma bogate wnętrze. Jego obecna konstrukcja powstała po pożarze poprzedniej drewnianej budowli pod koniec XIX wieku. Węgrów, położony nad prawym brzegiem Liwca, był dla nas miejscem uczestnictwa we mszy świętej w bazylice umiejscowionej w sercu miasta, ale i też miejsce na spacer ulicą Narutowicza, gdzie mogliśmy znaleźć drewniane, zabytkowe budynki, czy też kościół ewangelicki na końcu tej ulicy. Zamek w Liwie wzniesiono w XV wieku jako strażnica graniczna, tym razem na lewym brzegu Liwca. Mamy tu wieżę i fragment zachowanych murów zbudowanej z czerwonej cegły oraz przystający budynek muzealny o białej elewacji i czerwonej dachówce. Razem dają wrażenie większej budowli, mimo że wyglądają skromnie w porównaniu z innymi zamkami Polski,
to i tak w kompozycji z leniwie płynącą wodą rzeki mamy tu udaną koegzystencję natury z dziełem rąk ludzkich. Na koniec wycieczki szykowaliśmy się na widok meandrów rzeki, nie z drona, lecz ze wzniesienia, zwanego szumnie Sowią Górą, wznoszącą się ponad otoczenie kilkanaście metrów. Jednak naturalne widoki meandrów, na które czekaliśmy, zepsuły tłumy ludzi tłoczące się nad rzeką w ten jakże upalny dzień. To by było na tyle. Weekend zbliżał się ku końcowi, a my wróciliśmy do stolicy. Dziękujemy za obejrzenie materiału i zachęcamy do obejrzenia innych filmów na naszym kanale.